Teraz już będzie trochę bardziej kolorowo. Chociaż jeszcze małymi kruczkami. Z kokluszu i tematów wojny powoli przechodzimy do tematów empatii. I piosenka, która łączy te dwa tematy, to jest piosenka Muszkiet. Ona znowu wymaga dłuższej zapowiedzi. Piosenkę Muszkiet napisałem zainspirowany prelekcją takiego jednego pana. Ten pan bardzo ładnie potrafił mówić odnośnie człowieka i ludzkiej wrażliwości. Mianowicie był historykiem i opowiadał o tym, dlaczego w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej formacja strzelców była tak mało efektywna. Wtedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, jak innych ludzi trenować do tego, by stawali się maszynami do zabijania. Polegało to mniej więcej na tym, że szeregi ludzi uzbrojonych w broń jednostrzałową, jak na przykład muszkiet, był jeden szereg takich ludzi, za nimi szereg ludzi, którzy byli odpowiedzialni za powrotne naładowanie tej broni i później dalszy szereg, który wymieniał tych z przodu postrzały. No i w sytuacji, kiedy człowiek stał w tym pierwszym szeregu z bronią w ręku i widział wroga, nawet na koniu, szarżującego wprost na niego, on i tak wolał uniknąć tego, żeby zabić drugiego człowieka. Wolał albo nie wystrzelić, albo w najgorszym razie celowo spudłować. To się zdarzało nagminnie. Do tego poziomu nagminnie, że znaleziono kiedyś muszkiet, który miał w sobie 28 kul. To znaczy, że 27 razy ktoś na rozkaz strzału go nie wystrzelił, podajał dalej do ładowania i przez 27 razy nikt go nie wystrzelił, aż w końcu zaciął. Piosenka Muszkiet. Oczami właśnie tego muszkietu. Taki obraz ludzkiej. Stoimy w równym szyku, każdy podobny do drugiego. Płynie w nas stalowa krew i taka sama żądza krwi. Rozgrzani w pełnym słońcu, palimy się do nieprawego, by na rozkaz w stronę wroga z hukiem wystrzelić ostrą nić. Tą co wielu ścina z nóg ołowianych kuli kłąb, lecz jeszcze ten, co stoi z tyłu, ten, co trzyma mnie w swej dłoni, cały świat w mym zasięgu, żeby się zerwać z tej kontroli, a w nim ciągle zawahania czuję strachu, muszli skąd rozkaz strzał. Strzał brak. To nie człowiek, ale broń miota kulę. Nie on ścina wiatr i łamie kości. Potrzeba tylko jest odwagi od człowieka pod mundurem. A tu taki obraz ludzkiej słabości. Taki obraz ludzkiej słabości. Taki obraz ludzkiej. Skąd wziął się ten za pleców, ten co mnie ziarsko trzyma w garści? Chyba wyzbyty jest on uczuć, nie czuje furii żądzy krwi. Chętnie by uciekł do idyli, stroi od mordów i napaści. Wzrok ucieka mu wciąż w bok, z takiego tylko można drwić. Czuję drgania w całym ciele, czuję jak ciało mocno drże. Lecz to nie moje, ale jego, drygowane skurczem mięśni. Pogrążony wciąż bez siły, by się z rozumu zerwać więzi. Z letargu go wybudzi do ostatecznej walki zryw. Rozkaz strzał! Strzału brak. To nie człowiek, ale broń miota kulę. Nie on ścina wiatr i łamie kości. Potrzeba tylko jest odwagi od człowieka pod mundurem. A tu taki obraz ludzkiej słabości. Taki obraz ludzkiej słabości. Taki obraz ludzkiej.
Dosyć tego żałowania, dosyć myśli, dość refleksji. Istotą jest przetrwania, by cało wyjść z każdej opresji. W tym momencie, gdy szarżują w twą stronę skierowaną bronią, gdy my ich teraz nie zgromimy, wtedy w mig oni nas rozgromią. W tym momencie, gdy szarżują z bronią wytkniętą w twoją stronę, możesz wystrać swe zasady i dupę wytrzeć swym honorem. W chwili, gdy obcy tobie człowiek twój żywot cięciem chce pogrzebać, nie pozwól wybrzmieć sumieniu, lecz zanurz ołów w jego trzewiach. Albo on, albo ty, nie będzie już drugiego razu. We wroga pal, we wroga wina, ostateczny głos rozkazu, rozkaz strzał. Strzał brak. To nie człowiek, ale broń miota kulę. To kula, nie on ścina wiatr i łamie kości. Chyba człowiek brak odwagi wpisany ma w naturę i jeszcze dumny jest ze swojej słabości. Dumny jest ze swojej słabości. Dumny jest ze swojej słabości.